Szczerze, wprost i otwarcie. Tytuł jest clickbaitowy. Dzień dobry, Anna Lachowska, Fundacja Przemocy. Są jakieś metody rozmawiania z osobami z borderline, w ataku borderline, w narcystycznym ataku, w tej fazie deprecjacji, bo u osób związki B to ta faza deprecjacji, odrzucania narasta i z czasem ich bliska osoba jest już po prostu tylko przez nich odrzucana. Podobne rozmawianie jest we wszelkich zaburzeniach psychotycznych, chociaż akurat atak borderline czy atak narcystyczny to są zaburzenia psychotyczne, no ale specyficznego rodzaju. Tak więc podobnie teoretycznie powinno się rozmawiać z osobami ze stanem mieszanym w chadzie, z jakąś manią taką agresywną, z DDA w kryzysie, tak, z osobą z jakimiś długotrwałymi zaburzeniami lękowymi, no ale głównie chodzi o psychotyczny komponent, bo to przez niego nie można się dogadać, głównie przez niego. No i są różne metody fajne komunikacji. Tak jak powiedziałam, tytuł jest clickbaitowy, to znaczy ja jako osoba zajmująca się tematyką DDA, przemocy, manipulacji, toksycznych związków, komunikacji, dobrostanu psychicznego jestem źle nastawiona po latach prób do metod komunikacji, które są proponowane do komunikacji trudnej z osobami zaburzonymi. Dlaczego? Dlatego, że podanie metody komunikacji zrzuca odpowiedzialność na osobę przytomną. I tu mamy fantastyczny wytrych do przemocy psychicznej. Dlatego, że jeśli ktoś nie chce się dogadać, to on się nie dogada. Choćby skały srały, się nie dogada, bo on nie chce, nie może, nie rozumie, czym jest komunikacja, ma wiele różnych przeszkód, które tak naprawdę dla nas, ludzi dążących do porozumienia za wszelką cenę, są po prostu niezrozumiałe i my możemy tylko gdybać, jak jest. No i są dwa takie główne podejścia. Jedno to jest kliniczne, drugie to jest takie popnaukowe, takie poradnikowe. Ja jestem teraz w absolutnej rozpaczy, wiem, tego nie widać chyba po mnie, a może właśnie widać, dlatego że ja już nie jestem w stanie dłużej próbować się dogadać, bo już po drugiej stronie nie ma chęci. W związku z czym, musząc opuścić dom dla własnego spokoju psychicznego, ja potrzebuję wsparcia. I to moje wsparcie to są właśnie takie materiały na temat takiej komunikacji i tego, że ona się nie uda. Chciałabym zrobić przeglądówkę tego, co teraz oglądam, więc odkładam sobie linki i prawdopodobnie ją dla Was zrobię. Natomiast to będzie to trochę dłuższy taki montaż, więc to trochę potrwa. No w każdym razie, w tym podejściu, które jest skierowane do nas, osób, które nie mogą się dogadać i nie mogą sobie z tym poradzić emocjonalnie, nie mogą sobie poradzić z tym, że w ich związku nie da się dogadać, jest produkowane całe mnóstwo kontentu, w którym ta osoba, z którą się nie można dogadać, jest nazwana narcyzem albo toksykiem. Słyszałam też określenie popapraniec i słyszałam je w bardzo dobrych materiałach, natomiast bardzo mam niedobry odbiór takiego określenia, ale rozumiem, czemu ono służy. Rozumiem, że w momencie, w którym jest się ofiarą psychicznej przemocy, to potrzebna jest pomoc oparta o przekonanie, że nie ma dobrej woli z drugiej strony. Natomiast w podejściu klinicznym jest to ujęcie, które mówi, że z tym człowiekiem jest bardzo źle. I on nie ma złej woli.
z nim po prostu jest bardzo źle. Natomiast właśnie w tym takim poradniczym, poradnikowym, psychoedukacyjnym, popnaukowym ujęciu ci ludzie mają złą wolę. Jeden rabin powie tak, drugi powie inaczej. Przekonanie, że nie mają złej woli, pozwala z nimi wytrzymać wiele lat. Natomiast w którymś momencie rozbijesz się o to, że twoja komunikacja i tak nie doprowadzi do porozumienia i tak. No i w książce, którą omawiam od paru miesięcy, w Nienawidzę Cię, nie odchodź, o zaburzeniu osobowości borderline, jest proponowana metoda setup. I pokrótce omówię Wam metodę setup, pokrótce omówię Wam NVC, czyli Nonviolent Communication, czyli komunikację bez przemocy i komunikat ja. No więc setup. To jest skrót od angielskiego oczywiście określenia. U nas po polsku to będzie wsparcie, empatia i prawda. I następnie drugi komponent setupu to jest up, czyli wyrozumiałość i wytrwałość. I tak, wsparcie ma zakomunikować, że martwię się tym, co się z tobą dzieje. Tak? Niepokoi mnie to, bo nie wiem, widzę, że się źle czujesz, tak? Empatia to jest takie jakby opisowe odtworzenie tego, co widzimy. Musi ci być teraz bardzo ciężko. Nie wyobrażam sobie, jakie to musi być dla ciebie bolesne. Musisz być naprawdę rozpaczony, skoro się posuwasz do takiego zachowania, tak? I prawda to jest i tak skonfrontowanie tej osoby, no po prostu z faktami. Przede wszystkim z takim, że ostatecznie i tak to ty jesteś odpowiedzialny za to, jak wygląda twoje życie. Ostatecznie i tak to ty jesteś odpowiedzialny za twoją połowę naszej komunikacji, tak? Ostatecznie i tak powinniśmy się jakoś dogadać. To brzmi świetnie. Myślę, że z dzieckiem to by była bardzo dobra metoda rozmowy. Natomiast nie dogadasz się tak z osobą, która cię nienawidzi, a osoba czy w borderowym, czy w narcystycznym szale cię nienawidzi. Nienawiść nie jako przeciwieństwo miłości, tylko jako skrajnie sfrustrowana miłość, bo tym ona jest w ujęciu zdrowia psychicznego. Ona się nie bierze znikąd, tak? Tylko jest takim bardzo silnym afektem wobec kogoś, kogo kochamy, a on nas, on nie spełnia naszych oczekiwań. I jesteśmy o to bardzo źli, bo bierzemy do siebie to osobiście. To jest nienawiść. I tak, osoba, która cię nienawidzi, teoretycznie, tak, mówisz, niepokoi mnie to, co się z tobą dzieje, niepokoi mnie to, co widzę. I jeśli ta osoba jeszcze szuka u ciebie ratunku, szuka u ciebie wsparcia, to ona to złapie. Natomiast jeśli ona chce ci dosrać, to ci odpowie: o, serio, nagle cię to niepokoi, przez całe lata cię to nie obchodziło, a teraz nagle cię to interesuje, tak? To nie jest prawda w ogóle, tak? To są jej uczucia. Jej uczucia, którymi chce po prostu w ciebie rzucić, żeby zabolało. Następnie ta empatia, tak? Musi ci być teraz bardzo ciężko, musisz być naprawdę zrozpaczony, skoro się do tego uciekasz, nie potrafię sobie nawet wyobrazić, jak to musi być dla ciebie bolesne. Osoba, która będzie chciała od ciebie wsparcia, złapie to. Osoba, która cię nienawidzi, powie: oczywiście, że nie potrafisz. Nigdy nie potrafiłaś, nigdy nie chciałaś. Tak? Na przykład. Albo nawet, kurwa, nie wiesz, jak jest mi ciężko, tak? Na co nie możesz tego, tak, nie możesz sobie tego wyobrazić. I nigdy mnie nie zrozumiesz i nigdy nie rozumiałaś. Tak, na przykład. No i dochodzimy do prawdy, czyli ostatecznie to i tak jest twoja odpowiedzialność. Tu się zacznie wylewanie na ciebie pretensji w sposób, z którym nie ma dyskusji logicznej. Nie przywołasz tej osoby do tego, by poczuła odpowiedzialność za własne życie. Ona będzie miała żal, że jest odpowiedzialna za własne życie. Żal do ciebie, żal do świata, żal do swojej matki, żal do siebie. Na pewno nie sprowadzisz jej na zdrowy tor.
No i następnie ten drugi komponent up to jest wyrozumiałość i wytrwałość, czyli rozumiesz, że ta osoba jest zaburzona, podchodzisz z ogromną wyrozumiałością do wyzwisk, oskarżeń, do, nie wiem, budzenia cię w nocy z awanturą o jakąś totalną pierdołę. Ja na przykład borykam się z oskarżeniami, że kradnę papierosy w nocy, tak? I możesz być latami wyrozumiały i wytrwały w okazywaniu wspierania, a w którymś momencie ty i tak stracisz tę wytrzymałość i lepiej dla ciebie, bo jeśli jej nie stracisz, to ty pokazujesz tej osobie, tak, z jednej strony, że jesteś skałą wsparcia, tylko nie o to chodzi w związkach, żeby być skałą wsparcia dla kogoś, kto się na tobie wyładowuje emocjonalnie, w związku z czym wytrwałość w pewnym sensie pogłębia bardzo patologiczną sytuację. Mówiłam to nie raz, powiem jeszcze raz, też w ICD-10 to jest bardzo ważny komponent opisu kryteriów diagnostycznych borderline, wszelkich zaburzeń osobowości. To znaczy, osoba z zaburzeniem osobowości nie uczy się na własnych błędach, nie uczy się na swoim doświadczeniu. W związku z czym okazywanie wytrwałości i wyrozumiałości nie sprawi, że ta osoba nauczy się do ciebie zaufania, bo ona się nie uczy w kwestiach emocjonalnych. Więc jeśli ty wytrwale i z wyrozumiałością ją wspierasz w tych atakach, to ona się nie nauczy, że ty jesteś osobą, której można zaufać i nie warto ciebie atakować, tak? Bo ty kochasz ją tak bardzo, że wszystko przetrwasz. Nie, nie. Tu nie będzie zysku. Jeśli to ma być metoda na trudne dziecko, na dziecko z takim rysem borderowym, takie bardzo wrażliwe, nadwrażliwe, autystyczne, dziecko po traumie, tak, jasne. Ale jeśli to jest proponowane dorosłym osobom, które są partnerami, są w bliskim otoczeniu takiej osoby, to ta komunikacja sprawia, że te osoby i tak popadną w to, w co popada ofiara przemocy psychicznej, a więc w poczucie, że są niewystarczające, w poczucie, że coś jeszcze mogłyby zrobić. I to jest jeden z głównych mechanizmów w ogóle uzależniających w związkach przemocowych. Takie to, że twój mózg się cały czas zajmuje tym, że może powinieneś był powiedzieć coś inaczej, może gdybyś nie powiedział tego, to ta osoba by tak nie zareagowała, może gdybyś się nie spojrzał w ten sposób, nie postawił szklanki tutaj, tylko gdzie indziej, to by nie było tej awantury, to by nie było tego rozstania. Nie! Winna. To jest w tym zaburzeniu. I jeśli ty myślisz, że masz metodę komunikacji, która ci pomoże się dogadać z osobą ciężko zaburzoną, twoją bliską, to ty masz jeszcze większe poczucie winy w związku z tym, że ty dostałeś metodę i ona nie działa. Winna. A ona po prostu w którymś momencie już nie zadziała. Na początku będzie działała, jasne. W pierwszych etapach różnie to może trwać, to może trwać miesiąc, to może trwać rok. Ten różny etap w związku z osobą z zaburzeniem osobowości może trwać różnie, bo te osoby są różnie zaburzone w różnym stopniu, różnie mocno, twoja cierpliwość i twoje w ogóle zasoby, które możesz tej osobie dać, które ona po prostu pożre, przeżuje i wypluje, są różne. W każdym razie tak, w pierwszych etapach ta metoda będzie dobra, bo ta osoba będzie koniecznie jeszcze chciała jak najwięcej tej idealizacji ciebie, ale w momencie, w którym ona zacznie wchodzić w ten etap dewaluacji, gdzie ty już się po prostu stajesz głównym wrogiem, to już ci nic nie da, a ty się będziesz zastanawiać, co źle zrobiłeś i tym bardziej będziesz sobie przypominać ten okres idealizacji ciebie przez tę osobę i że wtedy setup działało. Wiecie, to jest nieregularne wzmocnienie. Mówiłam wam kiedyś o eksperymencie na szczurach,
że gdy naciskało łapką przycisk i dostawało jedzenie i później jednym szczurom wprowadzono, że od czasu do czasu tylko to jedzenie się pojawiało, a drugim w grupie kontrolnej zostawiono, że cały czas ono było wydawane na ten przycisk, to te szczury, które miały stały dostęp do jedzenia i naciskały ten przycisk i ono się pojawiało, one nie żarły kompulsywnie, one się nie denerwowały, one nie waliły w przycisk. Natomiast jeśli im się później, w którymś momencie przestało podawać to jedzenie, no to one sprawdzały za jakiś czas, czy to już działa. Natomiast szczury, którym bardzo nieregularnie wyłączano i włączano ten przycisk, one szybko dochodziły do stanu, że wisiały przy tym przycisku i w niego waliły. I kiedy jedzenie się nie pojawiało, to one waliły mocniej, bo i one kombinowały w kilka, bo one się zastanawiały, co robię nie tak z tym naciskaniem tego przycisku, że to nie działa. Więc z doświadczeniem dobrym setupu my będziemy jeszcze bardziej uwarunkowani na współuzależnienie, na przemoc. NVC, Nonviolent Communication, mam dużo zarzutów do tej komunikacji i przez lata właśnie sobie myślałam, że to jest, że powodem jest ta metoda. Nie, dzisiaj rozumiem, że powodem nie jest ta metoda, tylko ludzie, z którymi ja rozmawiam. Ja pracuję z ludźmi zaburzonymi. W moim otoczeniu jest mnóstwo ludzi zaburzonych, dlatego że ja jestem osobą niezwykle atrakcyjną do zaprzyjaźnienia się i do zakochania dla osób, które są mocno zagubione, bo widzą osobę silną, wyrozumiałą, która sobie ogarnęła łeb, więc warto za nią iść. I ja zanim się zorientuję, kogo odsiać, kogo nie, to często już dochodzi do jakichś takich bardzo trudnych emocjonalnie sytuacji. Natomiast znowu NVC w rozmowie z drugą dorosłą osobą, za którą ja nie przejmuję żadnej odpowiedzialności kognitywno-emocjonalnej, czy z dzieckiem, jest spoko. Zakłada ta komunikacja dwa sposoby komunikacji. Język szakala i język żyrafy. Język szakala jest takim egoistycznym z pozycji ja, mi, mnie. Tak, ty mi zrobiłeś, ty mi nie dałeś. Ty jesteś taki, a powinieneś być inny. A język żyrafy to chodzi o to, że patrzysz z dużej perspektywy i widzisz szeroki obraz. A więc rozumiesz, że ktoś jest zaburzony, a więc rozumiesz, że ktoś jest w jakimś ciężkim afekcie, tak? Że on nie rozumie, że on się nie nauczył komunikacji, nie nauczył się poprawnych relacji, tak? I podchodzisz do niego z dużo większą wyrozumiałością i cały czas mówisz komunikatem ja. Czyli tak, kiedy zachowujesz się w ten sposób, czy na przykład kiedy wpadasz do mnie do pokoju i mnie budzisz, oskarżając mnie o to, że ukradną ci papierosy, to ja nie czuję się bezpiecznie, tak? Albo to ja mam strasznie wysoki poziom kortyzolu, bo ja nie mogę się spokojnie położyć, odpocząć, tylko się boję. Proponuję, byśmy rozwiązali to w ten i ten sposób, tak? Tylko, że jeśli to powiesz do dziecka, które cię budzi w środku nocy, to ono będzie chciało z tobą to rozwiązać. Ale jeśli to powiesz do osoby, która cię nienawidzi, to ona nie będzie chciała tego rozwiązać. I ja naprawdę tutaj jestem daleka od tego języka narcyzi, toksyce, popaprańcy i od tego ujęcia w ogóle. Jestem daleka. Natomiast kiedy osoba w szale, która cię nienawidzi, usłyszy, że ty się czujesz jakoś, kiedy ona się zachowuje jakoś, to nie sprawisz tą informacją, że ona będzie chciała ci oszczędzić tego bólu, tego lęku. I ja komunikatu ja używam od bardzo dawna i on jest obracany przeciwko mnie i to mogę stawać na głowie i mówić tylko o sobie, wtedy słyszę, że myślę tylko o sobie. Tak?
staram się nie oskarżać z drugiej strony, mówić po prostu jak się czuję, mówię jakie mam problemy, to się dowiaduję, że ja mam same problemy, tak? Że ja się nad sobą rozczulam, że ja się wymawiam. Nie ma wyjścia z takiej komunikacji, po prostu nie ma. Nie ma żadnej metody, która ci na to pomoże. Żeby jakakolwiek metoda komunikacji pomogła w komunikacji, to musi być chęć, rzetelna chęć, przekładająca się na czyny do użycia tych metod. Bo oczywiście deklarować chęci, a zachowywać się inaczej dla takich osób zaburzonych to jest tryb domyślny. Nie dogadasz się, ponieważ jedną z głównych mechanik, wzorców komunikacji, które się przeradzają w ogóle we wzorce relacji, dlatego relacje z tymi osobami się rozpadają, to jest wzorzec nazywany podwójnym wiązaniem, który jest z jednej strony charakterystyczny dla wszelkiego rodzaju schizofrenii, psychos, czyli rozszczepień, rozdzieleń, i jest psychogenny, czyli im dłużej myślisz w ten sposób, im dłużej się komunikujesz w ten sposób, tym jest większa szansa na to, że będziesz w jeszcze głębszej psychozie. I podwójne wiązanie to jest, kiedy jedno się mówi, a drugie się robi, albo raz się mówi jedno, raz się mówi drugie. Podwójne wiązanie to jest sytuacja, w której jest zawsze źle. Osoby z zaburzeniami osobowości związki B, ze skłonnością do psychos, w tym tych chadowych stanów maniackich, tych stanów mieszanych przede wszystkim, które są najpotworniejsze, to są osoby, które się wywodzą zazwyczaj z rodzin. Była kiedyś teoria matki psychologicznej. Ona dzisiaj już nie obowiązuje, natomiast ten model, ciężko jest mu zaprzeczyć, że to są dzieci osób, szczególnie matek, które na przykład deklarowały wielką miłość do dziecka i były bardzo agresywne wobec niego równocześnie. Albo na przykład były bardzo dbające, kontrolujące w kwestii tego, gdzie pójdziesz, jak się ubrałeś, co zjadłeś, czy zjadłeś, jak się uczysz, a równocześnie kompletnie ich nie obchodziło to, jak się psychicznie czujesz. Albo mówiły, że je obchodzi to, jak się psychicznie czujesz, i się obrażały o to. I te osoby wyrosły w tym zaburzeniu osobowości, tak się im ukształtował charakter na to podwójne wiązanie i oni to przemycają dalej. O, to jest takie typowe, że facet nie chce, żeby kobieta poszła do pracy, tak? 100 tysięcy powodów wymyśla. A potem startuje do niej z mordą, że ona nie zarabia. I jeszcze łazi i w otoczeniu opowiada, że jemu jest tak ciężko, bo ona nie zarabia. A on na przykład przyczynił się do tego, żeby ona straciła pracę, tak? Bo to jest bardzo często. Spotkałam się z tym, że partner psuł samochód, tak? Odłączał coś od zapłonu, żeby się nie dało dojechać do pracy. Prośba o to, żeby nie wydawać teraz pieniędzy na bilety, nie zajmuj się tą pracą, ona jest mało opłacalna, tak? A potem żal do osób trzecich, że jej to się nie chce chodzić, tak, do tej pracy. Mimo że ostatecznym powodem była tego partnera wielka niechęć do tego, żeby ta kobieta poszła do tej pracy, tak? To zlecenie złe, tamto zlecenie złe, ta praca za daleko, tu się nie zajmiesz odpowiednio domem. Same złe, a równocześnie jest żal, że nie zarabiasz lub za mało zarabiasz, tak? I obrabianie ci tyłka jako leniwej babie, której się nie chce. A potem jeszcze tłumaczenie, tak? No jasne, że osoba w związku przemocowym nie jest zestresowana, będzie się źle czuła, więc z kolei jeszcze takie, wiesz, dostarczyłem ci stresu, pozwól, że ci to wynagrodzę, tak? To odpocznij, ja posprzątam. I później jest pretensja, tak? Że ona nie sprząta.
albo ja muszę przez ciebie pić, tak? Facet jest narypany od rana, nie można zrealizować niczego, na co się umówiliście, więc mu mówisz, kurczę, no najebałeś się, umówiliśmy się, że nie będziesz pił, to po pierwsze, a po drugie, no mieliśmy załatwić to i to, a jak jesteś pijany, no to tego po prostu nie zrobimy, tak? I on mówi, że się zaczyna szczepiać go, że ty to masz sam problem, rozkazujesz mu, co on ma robić, jak ma żyć i on przez to musi pić. Rozumiecie? Nie da się tutaj wyjść. Bo można właśnie w tym ujęciu narcyz, toksyk, popa, praniec, można uznać, że ta osoba tak sprytnie manipuluje, że to robi specjalnie. Natomiast to tak to jest sprytna manipulacja. Ale w przypadku osób tak głęboko zaburzonych, ona nie wynika z głębokiego przemyślenia i zaplanowania, tylko to jest manipulacja, którą my mamy wkodowaną w człowieczeństwo. Są to najprymitywniejsze mechanizmy obronne mózgu. Ja w ogóle przed przyznaniem, że narobiłem tyle szkód, że straciłem osobę tak blisko, że zrobiłem krzywdę, której nie da się usprawiedliwić, a ja muszę to usprawiedliwić, bo ja nie chcę się czuć złym człowiekiem. Więc zaczynam stosować mechanizmy obronne, tak? Na przykład właśnie rozszczepienie. Rozszczepiam tą osobę na dobrą i na złą, tak jakby to były dwie osoby. Rozszczepiam siebie na dobrego i na złego, jakby to były dwie osoby. Raz proponuję taką wersję rzeczywistości, zaraz inną. I zaprzeczam, że coś się wydarzyło. Przeinaczam, obracam kota ogonem. To są wszystko mechanizmy obronne ja. Kiedy twoje ja się tak bardzo sypie w wyniku tego, co zrobiłeś, to tym bardziej w to idziesz. I ty nie musisz być inteligentny, ty nie musisz być cwany, ty nie musisz być makiaweliczny. Ty możesz być nawet dość przeciętnie głupi. Dlatego, że te rzeczy potrafi zrobić 5-latek. I kwestią dojrzałości i dorosłości jest wyrośnięcie ponad to, żeby tego nie stosować. Natomiast jeśli ty w tym zostałeś i nigdy nie zostałeś wyprowadzony na wyższy poziom dojrzałości, to ty tak bardzo ukształtowałeś swoje ścieżki w mózgu na to, żeby myśleć i zachowywać się w ten sposób, że w którymś momencie nie będzie już wyjścia. Po prostu zniszczyłeś sobie życie. Po prostu zniszczyłeś sobie mózg. I jeśli nie poszedłeś po pomoc profesjonalną, jeśli nie pilnujesz brania leków, jeśli nie chodzisz na psychoterapię, to ty doprowadzasz innych ludzi, tych, do których stosujesz to podwójne wiązanie, w końcu doprowadzasz do agresji, do krzyku, do poczucia bezsilności, do lęku przed tobą, a w końcu do bierności, do takiego zamrożenia, bo to już nie wiadomo, jak się zachowywać, tak? Słyszysz kroki tej osoby. To wszystko, co mówię, też na przykład świetnie dotyczy alkoholików, prawda? Nie pomyślałam, żeby o nich powiedzieć. To jest specyficzny rodzaj zaburzenia, łączący w ogóle wszystko. Wszystko to, o czym dzisiaj mówię. I też taki psychotyczny sposób myślenia mają alkoholicy, tak? Zresztą jest coś takiego jak psychoza alkoholowa. Tak? Osoby, które mają z tym do czynienia na co dzień, zamrażają się. One się nie odzywają, bo nie wiedzą jak, bo się boją reakcji. One się chowają w pokoju, tak? One czekają, aż wyjdziesz, żeby wyjść po jedzenie na przykład. I w końcu ta osoba się całkowicie wycofuje z życia tej zaburzonej osoby, bo ona nie ma już wiary i nadziei, że jest sens. I słuchając tych komunikatów, tych treści, tego kontentu, takiego popnaukowego, poradnikowego o tych narcyzach i toksykach, tam w ogóle do tego, to wszystko, o czym ja mówię, jest wrzucone do worka narcyz, toksyk, popapraniec. To nie są narcyzi w sensie klinicznym, tak, zaburzenia osobowości. Znaczy też, ale nie tylko.
to jest grube uproszczenie, większość tych rzeczy, ogromna część tych rzeczy, które słucham, dotyczy osób właśnie z borderline, ale to jest wszystko tak bardzo płynne, że ciężko jest naprawdę stwierdzić, czy ktoś ma stan mieszany, czy borderline, czy narcyzm. Przy zaburzeniach osobowości to nigdy nie jest jedno, tylko dwa, trzy, im bardziej w klastrze, tym one są do siebie bardziej podobne. I często usłyszycie, że narcyzi stosują taką manipulację, która się nazywa sałatka słowna. I to ma doprowadzić cię do dezorientacji i w ogóle pokonać w rozmowie metodą poniżej pasa. W klinicznym ujęciu sałatka słowna nazywa się schizofazją, afazją żargonową, żargonem afatycznym. I jest to forma skrajnego zaawansowania procesów rozszczepiennych, czyli schizo, czyli psycho, rozpadu. Kiedy nie umiesz już wytłumaczyć, coś ty zrobił ze swoim życiem, coś ty zrobił ze swoim związkiem, coś ty zrobił ze swoją bliską relacją, gdy już sobie rozszczepiłeś tego twojego partnera na tą dobrą osobę i na tą najgorszą na świecie, gdy rozszczepiłeś siebie na dobrą i najgorszą na świecie, gdy podwójne wiązanie jest już jedynym, co się między wami toczy, to ty tak bardzo rozbijasz swoje myślenie, że zaczyna się ta schizofazja. I ona w skrajnym przypadku może być już tylko wyrzucaniem z siebie przypadkowych sylab. Wcześniej przypadkowych słów. Wcześniej przypadkowych zdań. I wiecie, na tym poziomie przypadkowych zdań na pewno macie takie doświadczenia, że nie jesteście w stanie utrzymać ciągu logicznego w rozmowie z kimś, bo on ci zarzuca co chwila co innego. Ty mówisz jedno, no to nazywam, tak mnie w domu nauczyli, ja o zupie, ty o dupie. To jest właśnie to obkręcanie kota ogonem, ale to nie chodzi o to, że ta osoba jest tak zła, że ona sobie wymyśliła, jak zrobić z ciebie debila. Tylko ona ma tak zniszczoną korę przedczołową, że ona już nie bardzo wie, co mówi, a myśli, że wie. I co wam bym chciała przekazać? Z jednej strony to, co wam powiedziałam, może sprawić, że dłużej w takiej relacji będziecie przebywać, bo większe współczucie będziecie mieć, większą chęć wsparcia i pomocy dla osoby, którą kochacie. Znam to bardzo dobrze, doświadczyłam tego nie jeden raz. Dla mnie miłość jest w ogóle najważniejszą, najcenniejszą, najbardziej atrakcyjną rzeczą na świecie, w związku z czym ja wpadam w takie relacje, bo ja naprawdę kocham na takim poziomie, jak w tej fazie idealizacji, z tym, że mi te idealizacje nie przechodzą. Ja po prostu nie wymagam od ludzi nie wiadomo czego i sama się psychicznie ogarniam i emocjonalnie, w związku z czym ja doceniam człowieka takim, jakim jest obok mnie. Więc ja nie nauczyłam się do dzisiaj skreślać ludzi na fazie idealizacji, co jest moim ogromnym błędem i mam nadzieję, że to się zmieni w moim życiu. Natomiast to, co mnie trzyma w takich relacjach bardzo długo, to jest poczucie odpowiedzialności, współczucie, wytrwałość, empatia, wiara, nadzieja, miłość, po prostu. I jeśli ja wam powiem, że podwójne wiązanie i sałatka słowna nie są makiaweliczną manipulacją świetnie przemyślaną przeciwko wam przez osobę po prostu złą, to istnieje ryzyko, że dłużej będziecie w takiej relacji skłonni przebywać. Za długo, tak jak ja.
Natomiast uważam, że nie jest sprawiedliwe jednak mimo wszystko mówienie o tych ludziach jako o złolach, jako o ludziach z gruntu cwanych i złych, którzy chcą wam zrobić krzywdę i waszym kosztem się zbudować. Bo może i tak jest, ale oni tak tego nie rozumieją, że tak jest, w związku z czym to wyklucza ich premedytację, tak? Dobra, psy już mają dosyć mojego gadania. Natomiast chciałabym, żebyście nie czuli, że to, że są różne metody komunikacji, które są opisane nawet do komunikacji z osobami zaburzonymi, sprawia, że wy jesteście odpowiedzialni za to, czy ta komunikacja się uda, czy nie. Bo tak jak jest w tym setup, tak, element prawdy, ostatecznie odpowiedzialność i tak leży na tej osobie zaburzonej. Czy ona skorzysta z tego, że wy z nią rozmawiacie w taki czy inny sposób? Setup, NVC, komunikat ja, to są już skrajne formy dobrych chęci. Mediacyjne, wychowawcze, chowające w ogóle człowieczeństwo do kieszeni w imię w ogóle jakiegoś nadludzkiego zen. A i tak w tym przypadku to będzie za mało, więc cóż, podsumowując, nie dogadasz się, bo oni sami ze sobą nie są w stanie się dogadać. Nie dlatego, że są źli, tylko dlatego, że procesy schizo, procesy psychozogenne zaszły za daleko. Psychoza stała się charakterem, wiarą, przekonaniem o tym, że świat i ludzie są tacy i tacy. Nieraz mówiłam wam, że znałam osobę, którą mówiła, że świat jest zły i ludzie są źli. Było to jedno z takich większych, najgorszych przestępców, których znam. Nie znam jakichś tam mafiozów, no ale każdy jakiegoś drobnego cwaniaka w swoim życiu chyba poznał. No i taki najgorszy, który był najbardziej nie fair wobec wszystkich ludzi. On się miał za osobę dobrą, ale w świecie złym, wśród ludzi złych. I nie dziwne, że on sobie musiał to wszystko racjonalizować. Staram się cisnąć. Mam nadzieję, że teraz te 2 tygodnie, które mogę spędzić na końcu świata pod Warszawą, na końcu świata serio pod Warszawą, sama pozwolą mi się skupić na pracy tak, że tego kontentu będzie naprawdę sporo. Dziękuję bardzo.